Dzień dobry! Dzisiaj będzie odcinek pod tytułem Sex and Drugs, ale bez rock'n'rolla, bowiem nie idziemy na koncert Rolling Stonesów, ale na wystawę Tamary Łempickiej. Z góry uprzedzam, że jeżeli macie ochotę zobaczyć tą wystawę, a na pewno macie ochotę zobaczyć, to uzbrójcie się w gigantyczną cierpliwość. Bo tak wygląda kolejka. Po 2 godzinach czekania można zacząć zwiedzanie. Symbol wyzwolenia kobiet lat 20, symbol dekadencji oraz wolności obyczajowej na granicy perwersji. Najdroższa polska artystka ze świata malarstwa, czyli Tamara Łempicka. Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje wystawę prawie 40 obrazów i kilkunastu reprodukcji fotografii, na których jest prezentowana sama artystka. Łempicka była oczarowana kobietami, portretowała je z namiętnością. Piękna Rafaella to według znawców sztuki najlepszy kobiecy akt tamtego okresu. O samej modelce mówiła: to najpiękniejsza kobieta, jaką w życiu poznałam. Kolejnym znanym obrazem jest portret kobiety w zielonej sukni, który stanowi esencję stylu, jaki prezentowała Łempicka, jej punkt widzenia na elegancję, styl i kolorystykę. Możemy też zobaczyć portret matki przełożonej, kiedy artystka spędziła czas w zakonie, wyciszając się od nadmiaru narkotyków, imprez oraz, jak się domyślacie, seksu. Niedokończony mężczyzna. Bardzo osobisty portret Tadeusza Łempickiego, jej męża, który faktycznie jest niedokończony. Z premedytacją nie namalowała dłoni byłego męża, na której powinna znajdować się obrączka. Pozostałych obrazów nie będę wam opisywał, bo pewnie już macie dość mojego głosu. Wspomnę tylko, że Dziewczyny w zielonym Bugatti nie ma na tej wystawie, ale jak kiedyś będziecie oglądać pracę Tamary Łempickiej, puśćcie sobie Beatlesów. Podobno była wielką fanką kapeli z Liverpoolu.